Zaginięcie Madeleine McCann. Kim jest nowy podejrzany? W śledztwie w sprawie zniknięcia Madeleine McCann pojawił się nowy podejrzany. 43-letni Niemiec został już skazany za pedofilię i gwałt. 43-letni Christian B. jest osadzonym w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Kilonii w północnych Niemczech, gdzie znalazł się po tym, jak uznano go winnym pedofilii, gwałtu i handlu narkotykami. Od 3 miesięcy jest także podejrzanym o uprowadzenie i zabicie Brytyjki, która zaginęła 13 lat temu podczas rodzinnych wakacji w Portugalii. Sprawa ma charakter poszlakowy, pisze Sky News. Niemiec mieszkał w pobliżu okolicy, gdzie zaginęła dziewczynka i niedaleko zarejestrowano aktywność jego telefonu komórkowego. Dzień po zniknięciu Madeleine zmienił rejestrację jednego ze swoich pojazdów. Podczas gdy śledczy nadal poszukują niezbędnych dowodów, aby oskarżyć go o uprowadzenie Madeleine, przeciwko Christianowi B. Toczą się 3 kolejne sprawy w Portugalii. Prokurator nie zdradza szczegółów o tym, że Madeleine nie żyje, a odpowiedzialnym za to jest Christian B. Przekonuje w rozmowie ze Sky News prokurator z Brunswicku Hans Christian Wolters. Odebraliśmy setki telefonów, ale wciąż nie mamy dowodów potrzebnych do oskarżenia Christiana B. Mówi. Jak dodaje prokurator, istnieją pewne informacje, które pozwalają wierzyć, że dochodzenie odniesie sukces. Mężczyzna nie ujawnia jednak szczegółów. O powiązaniu Niemca z zaginięciem dziewczynki w 2017 roku poinformował Helge Buschink. Mężczyzna poznał Christiana B. W Portugalii, w miejscowości Praia da Luz, to tam zaginęła dziewczynka. Podczas rozmowy w barze Niemiec miał przyznać się do zabicia Maddie. Prawnik wierzy w niewinność Niemca. Prawnik Christiana B. Friedrich Fulsher utrzymuje, że jego klient jest niewinny. Od 3 miesięcy nie mogę zajrzeć do akta prokuratora. Nadal nam nic nie powiedział. To niesprawiedliwe, że nadal oskarża mojego klienta o zabicie dziewczyny, nie ujawniając nam dowodów, które posiada, mówi cytowany przez Sky News. Prokurator publicznie osądza mojego klienta, nie dając mu szansy na podjęcie działań, dodaje. Fulsher jest zdania, że Christian B. nie dokonał także innego czynu, za który m.in. odbywa karę pozbawienia wolności. Sąd uznał, że mężczyzna w 2005 roku, ubrany w kominarkę, włamał się do nadmorskiej willi w Praia da Luz i brutalnie zgwałcił 72-letnią Amerykankę. Policja nie znalazła jego odcisków palców ani DNA. W łóżku ofiary znajdował się jednak włos Christiana B. Według oskarżonego przyniesiony tam przez kota, którego często głaskał w drodze do domu. Buschink kłamie. Fulsher podważa także najbardziej obarczający jego klienta szczegół w sprawie powiązania z zaginięciem Maddie, czyli zeznania Buschinga. To przestępca, który kłamie, twierdzi. Christian B. nie jest jedynym podejrzanym w sprawie zaginięcia Madeleine. Zanim policja dostrzegła poszlaki mogące wskazywać na powiązanie Niemca ze śledztwem, prowadziła postępowanie w kierunku innego podejrzanego. Na przestrzeni lat kolejne oskarżenia pojawiają się i znikają, a sprawa zaginięcia Brytyjki pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych w historii kryminalistyki.